Ciemność. Ciemność już od dawna była jedyną rzeczą, którą mógł zobaczyć. Zimne powietrze wypełniało jego płuca, a stukot kroków prowadzących go strażników odbijał się od ścian ciasnego korytarza, wprowadzając dezorientację i poczucie pomieszania kierunków. Wkrótce do tych dźwięków dołączyły kolejne, pochodzące od dwóch innych osób prowadzonych korytarzem oraz towarzyszących im wartowników. Jeden z więźniów próbował dyskutować ze strażnikami i tłumaczył, że zaszła jakaś pomyłka, ale jego wyjaśnienia i prośby pozostawały bez odpowiedzi. Personel klasy D oraz eskortujący go strażnicy proszeni są o ustawienie się przy drzwiach komory przechowalni numer 1703A. Po dotarciu na miejsce proszę czekać na dalsze wytyczne. Jack uniósł głowę, a jasne białe światło, pochodzące z wyłożonego białymi kafelkami przedsionka, oświetliło zwyczajną granatową maskę na jego twarzy i pomarańczowy kombinezon, który otrzymał zaraz po tym, jak znalazł się w tym ośrodku. Z przypominających bezdenne dziury otworów w masce, znajdujących się w miejscu oczu, sączyła się powoli czarna ciecz. Ściekała po masce i skapywała na kombinezon, zostawiając w okolicach szyi i klatki piersiowej dużą, ciemną, rozmazaną plamę. Jack wyglądał mniej więcej na 18-19 lat i mierzył około 185 cm wzrostu, co czyniło go najwyższą z eskortowanych osób. Kiedy cała trójka więźniów znalazła się w świetle, jeden z nich, ten, który ciągle mówił do strażników, spojrzał na Jacka i przełknął ślinę, po czym ponownie zwrócił się do prowadzących go ochroniarzy. Nikt nie mówił, że on tutaj będzie! Zrywam umowę, słyszycie? Chcę wracać do paki! Krzyknął, ale ponownie nikt nie zareagował na jego skamlenie. Jack nie mógł zobaczyć bieli pomieszczenia, ale dźwięki odbijające się od ciał towarzyszących mu osób zdradzały ich położenie. To w zupełności mu wystarczyło. Drugi z więźniów zachowywał całkowity spokój. Szedł przed siebie ze zwieszoną głową i delikatnie poruszał ustami. Jack słyszał cichy szept wydobywający się z jego ust. Rozpoznał tekst modlitwy do Matki Boskiej, rozpoczynającej się słowami: pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Jack cały czas nasłuchiwał swoich towarzyszy niedoli, aż w końcu jego uwagę przykuła zmiana echa odbijającego się od ścian. Weszliśmy do większego pokoju. Pomyślał dokładnie w momencie, kiedy z głośników ponownie rozległ się głos. Strażnicy proszeni są o rozkucie personelu klasy D, a następnie opuszczenie pomieszczenia i zabezpieczenie śluzy. Personel klasy D proszony jest o ustawienie się w szeregu na żółtej linii w oczekiwaniu na kolejne instrukcje. Nim głos przestał mówić, strażnicy zdjęli trójce więźniów kajdanki i opuścili pomieszczenie, zamykając za sobą ciężkie, futurystyczne, pancerne drzwi. Dwójka skazańców ustawiła się na linii, namalowanej na betonowej podłodze. Kiedy to zrobili, niewidomy Jack zwyczajnie dorównał do nich. W pokoju nastała głucha cisza. Za wyjątkiem Jacka nikt niczego nie słyszał. Oddech trójki osób stał się najgłośniejszym dźwiękiem w pomieszczeniu. Jack nastawił uszu. Po chwili dobiegł do nich niewyraźny dźwięk drapania, wydobywający się zza ściany naprzeciwko. Za 30 sekund drzwi komory przechowalniczej zostaną otwarte. Personel klasy D prosi się o wejście do jej wnętrza. Po wejściu personelu klasy D do środka drzwi zostaną zamknięte. Personel ma obowiązek utrzymywać stały kontakt wzrokowy z obiektem.
Każde mrugnięcie należy zgłosić przed jego dokonaniem personelowi naukowemu poprzez głośne zawiadomienie werbalne. Test potrwa około 20 minut. Otwarcie komory przechowalniczej nastąpi za 5, 4, 3, 2, 1. Drzwi komory otworzyły się z głośnym sykiem, a do przedsionka przedostał się cuchnący fetor gnijącego mięsa i odchodów. Po podłodze zaczęła rozlewać się krwisto-brązowa ciecz, składająca się z krwi i fekaliów. Dwójka więźniów natychmiast zatkała nos, ale nie Jack. Dla niego fetor ten nie miał żadnego znaczenia. Jego uwagę całkowicie przykuły dziwne wibracje dochodzące ze środka komory. Cała trójka powoli weszła do środka, a drzwi za nimi natychmiast się zatrzasnęły. Do końca testu pozostało 19 minut, zakomunikował głos. Pod jedną ze ścian, w rogu pomieszczenia, znajdował się obiekt. Była to betonowa rzeźba w kształcie humanoidalnej istoty z wielką głową i niewielkimi kończynami. Twarz i niektóre części ciała zostały namalowane farbą w sprayu, ale pomimo tego obiekt wyglądał na martwy. Zwykła, groteskowa rzeźba stworzona przez człowieka. Dwójka widzących więźniów intensywnie wpatrywała się w stojący pod ścianą posąg. Po ich policzkach zaczął spływać pot, a powieki, drażnione oparami cuchnącej cieczy, same zaczęły się zamykać. W końcu jeden z nich mrugnął, ale nic się nie stało. Statua stała tam, gdzie wcześniej. Więźniowie zaczęli przecierać oczy i co chwilę mrugali, dając odpocząć powiekom. Personel klasy D uprasza się o zgłoszenie zamiaru mrugnięcia. Powtórzył głos dobiegający z głośników, ale więźniowie wyraźnie zignorowali jego zalecenia. Kiedy w końcu w jednym momencie obaj mężczyźni zamknęli powieki, stało się coś dziwnego. Obiekt przesunął się o jakieś 2 metry i odwrócił twarzą w ich stronę. Proszę zgłaszać każde mrugnięcie. Rozległ się ponownie głos dochodzący z głośników. Zszokowani więźniowie zaczęli wlepiać wzrok w obiekt. Mężczyzna, który wcześniej modlił się, opanował jakoś nerwy, ale drugi zaczął się panicznie trząść, a jego wargi dygotały ze strachu. Jack z drugiej strony zaczął kręcić głową i nasłuchiwać. Usłyszał przed chwilą coś dziwnego, przemieszczającą się falę dźwięku o bardzo niskiej częstotliwości. Zamaskowany chłopak zaczął po chwili przesuwać się wzdłuż ściany, zbliżając się niebezpiecznie do obiektu SCP. Cały czas badał mur swoimi dłońmi. W końcu pod osłoną wzroku pozostałych 2 więźniów dostał się na drugą stronę pokoju i jedną ręką wyczuł biegnącą po ścianie rurę. Szarpnął ją 2 razy, z łatwością odrywając zardzewiały metal. Powtórzył czynność jeszcze 2 razy, wyposażając się w 3 kawałki rurki ze skorodowanego metalu. Wtedy spokojnie wrócił do 2 towarzyszy, którzy wciąż walczyli o to, by nie zamknąć oczu w tym samym czasie. Gadatliwy więzień patrzył na betonową bryłę, zamykając na zmianę to jedno, to drugie oko. Jednak z powodu stresu kolejność czasem mu się myliła i gdy zamknięcia powiek 2 widzących testerów ponownie się zbiegły, obiekt SCP-173 znalazł się przy nim i w mgnieniu oka skręcił mu kark. Martwe ciało skazańca opadło bezwładnie do cuchnącej brei, a betonowy stwór stał nad nim triumfalnie, z niezmiennym, beznamiętnym wyrazem namalowanej farbą twarzy. Modlący się więzień przeraził się i skulił pod ścianą, siadając w mieszaninie krwi i fekaliów, ale nie spuścił wzroku z SCP. Z kolei Jack wyraźnie nad czymś się zastanawiał. Zdążył już zauważyć schemat,
ale potrzebował jeszcze jednego dowodu. Jack odwrócił głowę w stronę pozostałego przy życiu więźnia, uniósł delikatnie maskę, ukazując przerażający uśmiech, po czym ruszył w jego stronę, trzymając w obu rękach metalowe rurki. Szedł uśmiechnięty, a po jego zębach i brodzie zaczęła skapywać czarna substancja. Jack zaczął powoli zasłaniać mężczyźnie pole widzenia. Ten starał się wychylać, żeby nie stracić z oczu obiektu SCP, ale Jack intencjonalnie zbliżał się do niego, zasłaniając betonowe dziwadło. W końcu Jack skoczył w stronę skazańca, całkowicie zasłaniając mu SCP-173, po czym natychmiast uskoczył w bok. SCP znalazło się tuż przy modlącym się więźniu, ale nie zdążyło złapać ani Jacka, ani drugiego skazańca. Zaśmiał się dostojnie zamaskowany kanibal. Już rozumiem. Limit tego czegoś to 1 metr na 0,2 sekundy. Do tego nie porusza się fizycznie. I ten dźwięk. Rozgryzłem go. Uśmiechnął się Jack. Fizyka kwantowa. To działa w oparciu o zasady fizyki kwantowej. Krzyknął, jakby chciał pochwalić się swoim odkryciem przed obserwującymi test naukowcami. To niemożliwe! Uderzył pięścią w stół jeden z członków personelu naukowego, obserwującego na monitorach przebieg testu. To nie ma prawa działać w makroskali, prawda? Jest tylko jeden sposób, żeby się dowiedzieć. Drugi naukowiec wstał z fotela i podszedł do dźwigni kontrolującej oświetlenie w komorze przechowalniczej. Naukowiec wciąż siedzący przy monitorach zaczął intensywnie myśleć o tym, co właśnie usłyszał. Fizyka kwantowa. Musiało mu chodzić o dualizm korpuskularno-falowy. Zasadę, według której obiekty materialne mogą w pewnych sytuacjach przyjmować formę fali. Najbardziej znanym eksperymentem, który pokazuje zasadę działania tego prawa, jest eksperyment z dwoma szczelinami. Elektrony wystrzeliwane przez dwie szczeliny tworzą wzór interferencji fal tylko wtedy, gdy doświadczenia nie obserwuje badacz, ale gdy zacznie je obserwować, wtedy elektrony zaczynają zachowywać się jak materia. Sam wzrok obserwatora zmienia postać elektronu. Czy to możliwe, że SCP-173 działa w ten sam sposób? Ale jak to możliwe przy tak dużym obiekcie? Kyle! Z zamyślenia wyrwał go głos drugiego naukowca. Wyłączam światło w komorze. Zaraz rozpocznie się przedstawienie. Mam tylko 3 szanse. Pomyślał Jack. Jeżeli mi się uda, to wyjdę z tego cało, a potem wypruję flaki tym, którzy mnie tu zamknęli. Nagle światło w pomieszczeniu zgasło, co sprawiło, że Jack przestał słyszeć dźwięk odbijający się od betonowej statuły, a zaczął słyszeć delikatne fale rozchodzące się w różnych kierunkach. Racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwa... Modlił się przestraszony więzień, gdy obiekt SCP-173 w jednej chwili udusił go, miażdżąc przy tym jego krtań. Jack na moment uchwycił, jak statua nabiera właściwości materii, po czym znów przekształca się w fale. Serce Jacka zabiło gwałtownie, gdy najintensywniejsza fala dźwięku zaczęła kierować się w jego stronę. Chłopak podrzucił metalową rurkę w miejscu, w którym stał, a sam wykonał skok w tył. Nastąpiło uderzenie i coś pękło z głośnym trzaskiem. Nagle w całym ośrodku rozległ się nieludzki ryk. Zaskoczeni naukowcy śledzący eksperyment natychmiast włączyli światło w komorze. Ich oczom ukazał się zaskakujący widok. SCP-173 stał niemalże na środku pomieszczenia, a przez jego ciało na wylot przechodziła metalowa rurka, wyrwana ze ściany przez Jacka.
Z obydwu końcówek rurki tryskała na podłogę mieszanina krwi i odchodów, która zdawała się wydobywać z wnętrza stwora. Niemożliwe, wymamrotał jeden z naukowców, wlepiając wzrok w monitor. Słyszę, która z fal jest najbardziej intensywna, więc wiem, gdzie to coś chce uderzyć, pomyślał z samozadowoleniem Jack. Znam też szybkość i zasięg tego obiektu. Z tą wiedzą nie jest mnie w stanie zaskoczyć. Wiem, gdzie się zmaterializuje, więc mogę umieścić w tym miejscu rurkę i dać nogę, nim nie dorwie. Patrzycie na to? Zapytał na głos Jack. Już za chwilę będziecie się mogli pożegnać z waszym cennym obiektem. Wrzasnął i znów usłyszał narastający dźwięk. Natychmiast uniósł kolejną rurkę i umieścił ją w punkcie, w którym znajdowałaby się głowa SCP, gdyby ruszył po linii prostej zabić zamaskowanego mordercę. Wtedy jednak dźwięk zaczął słabnąć, a SCP nie ruszył się z miejsca. Ho, 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 zaciekawił się Jack. Więc to potrafi myśleć. Ciekawe. Dźwięk zmieniał swoją intensywność, a najsilniejsza fala zaczęła się pojawiać w różnych miejscach tak, że obiekt SCP mógł zaatakować Jacka pod różnym kątem. Ten jednak uważnie śledził zmiany kierunku natężenia dźwięku i zgodnie z nimi zmieniał położenie zardzewiałej rurki. W końcu Jack usłyszał, że dźwięk osiągnął maksymalną siłę. Podrzucił obydwie rurki w powietrze, ustawiając je w odpowiedniej lokacji. Nastąpił błysk światła, a wszystkie urządzenia w obiekcie nagle się wyłączyły. Po sekundzie włączyło się czerwone światło, a zasilanie zostało przywrócone z rezerw awaryjnych. Przestraszeni naukowcy spojrzeli na ekran. Na środku komory leżała betonowa ręka, przeszyta metalową rurką, ale zarówno po obiekcie SCP, jak i po bezokim Jacku zniknął wszelki ślad. Jeden z naukowców podbiegł do metalowych drzwi i otworzył je gwałtownym ruchem. Jego twarz zbladła, gdy naprzeciw siebie zobaczył pozbawiony jednej ręki SCP-173. Nie spuszczając wzroku z obiektu, zamknął spokojnie drzwi i spojrzał na swojego kolegę po fachu. Chyba mamy problem. Gdzieś w innej części ośrodka, po białym korytarzu ciągnęły się ślady krwi, zmieszane z kroplami czarnej substancji. Na końcu śladu znajdował się kuśtykający powoli Jack. Był bardzo wyczerpany i miał zmiażdżony bark. Jego głowę zaś zaprzątała tylko jedna myśl. Wątroba, nerki, muszę się zregenerować! W końcu zauważył blade światło dobiegające z pokoju z tabliczką. Dział transplantologii. Uśmiechnął się i wszedł do środka. Kiedy skończył się pożywiać, ukradkiem zakradał się na coraz wyższe poziomy, aż w końcu na piętrze obiektów bezpiecznych odnalazł wyjście przez tunel kanalizacyjny. Nie martwił się o nic poza swoim bezpieczeństwem, ale jedno nie dawało mu spokoju. Na każdym piętrze znajdował zamordowane osoby ze skręconym karkiem lub zmiażdżoną krtanią. Wyszedł na powierzchnię gdzieś w górach skalistych na zachodzie Stanów Zjednoczonych i skierował w stronę najbliższej osady. Chciał jak najszybciej znaleźć się w otoczeniu smakowitych, widzących ludzi, bo wiedział, że na tym pustkowiu może nie być sam.